jest to moje ostatnie napomnienie w celu zapobieżenia katastrofie powierzchni na Ziemi, na tej planecie. Kolejny Brown. Monitor. Wróć do punktu A na linii czasu. I skup się na pięciu głównych przyczynach zmiany, które nastąpi do czasu obecnego. Od czasu obecnego do punktu A. Wykonaj to tak szybko, jak tylko potrafisz. Trzymaj tempo. Simi, w porządku. Skupiam się na pierwszej przyczynie. Wnioskuję, że to Los Angeles. W każdym razie jest to na pewno miejsce na Ziemi. Widzę dużo ludzi, ruch. To bardzo ruchliwe miasto. Teraz przyczyna numer 2. Jest za dużo ludzi. System nie może temu podołać. Występują problemy zdrowotne. Wysoki poziom zachorowań. Choroby rozwinęły się wskutek zanieczyszczeń. Ludzie cierpią na całkiem nowe stworzenia. Przyczyna numer 3. Problem z żywnością. Wygląda na to, że nie ma wystarczająco dużo surowców, by wyżywić ludzi i zapewnić im mieszkania. Przyczyna numer 4. Problem promieniowania. Rośliny i zwierzęta nie rozwijają się prawidłowo. Wiele miejsc zamienia się w pustynię. Szerzy się niszczenie drzew, glonów, planktonu, ryb, całego łańcucha pokarmowego. Przyczyna numer 5. Problemy z energią. Stwarza to sytuację przypominającą paragraf 22. Im gorsze są inne problemy, tym więcej potrzeba energii do ich rozwiązania, co z kolei stwarza dalsze problemy. Największy problem stanowi ludzka pogarda dla każdej innej formy życia, innej niż własna. Wszędzie załamuje się ekosystem, a ludzie nadal próbują podtrzymać wadliwy układ. Monitor. Spróbuj zlokalizować jakieś sanktuarium, które może istnieć w punkcie A na linii czasu. Od razu czuję się zryw w kierunku nowego sygnału. Siri. Widzę kolor beżowy, cementową powierzchnię. Temperatury są zróżnicowane od chłodu do ciepła. Słyszę odgłos forkotania. Co do wymiarów, to występują kształty kwadratowe, kanciaste i bardzo duże. Następnie monitor poleca mi przenieść się do miejsca położonego 1000 stóp na sanktuarium. Z całej perspektywy robię szkic jakiejś ogrodzonej murem budowli czy kompleksu. Wydaje się rozciągać głęboko pod ziemią i łączyć z licznymi tunelami. Konstrukcja ta ma jakby pokrywę. Przechodzę następnie do wyszczególniającej fazy SRV i zaczynam wrzucać dane szczegółowe. Bardzo złożona konstrukcja. Sprawia wrażenie świeżo zbudowanego podziemnego miasta. Jest otoczona murem. Mur służy do ochrony mieszkańców przed najeźdźcami. Na linii sygnał AOL. Mam scenariusz szalonego Maxa. Zapisuję to. Miejsce to wybudowano w celu ochrony mieszkańców przed włóczącymi się gangami. Zauważyłem u siebie dziwną reakcję. Czuję, że w jakiś sposób nie podoba mi się ten plan. Zapiszę to jako wrażenie estetyczne. Idę dalej. O tym, kto zamieszkał w budowli, zdecydowała elita. Wygląda na to, że szarzy mieli swój udział w planie budowli i w wyborze mieszkańców. Rozważali kwestie z genetycznego punktu widzenia. Z kolei ludzie zdecydowali, kto ma żyć w sanktuarium. Inni na zewnątrz, zdani na samych siebie, musieli sobie jakoś radzić sami. W tym momencie mój monitor musiał zakończyć sesję, gdyż wzywały go jego własne sprawy. Powiedział mi, że celem był ekosystem Ziemi w bliższej przyszłości, ponieważ jednak osiągnąłem już stan bilokacji. Postanowiłem kontynuować sesję solo. Pozostałe dane dotyczące celu zostały zebrane w warunkach sesji solo. Powróciłem do kompleksu, który znalazłem w punkcie A na linii czasu. Stwierdziłem, że wybudowany go niedawno. Został wzniesiony, by umożliwić długofalowe przetrwanie wybranej grupy ludzi. W związku z tym ogarnęło mnie przykre uczucie kontroli sprawowanej przez elitę. To, że jednych wybrano, a drugich nie, prawdopodobnie było związane z zamożnością i wpływem tych pierwszych. Wróciłem do swojego początkowego szkicu strzałek i do elipsy wskazującej na jakąś katastrofę. Musiałem się dowiedzieć, co działo się w tym punkcie czasu. Sam fakt, że odkryła go moja nieświadomość, świadczył o tym, że był on ważny. Badając kształt elipsy, który pojawił się w szkicu fazy trzeciej,
odkryłem pomieszczenia i salę dowodzenia. Niektórzy mieszkańcy nosili mundury. Była tam też broń i jakieś bunkry. Padając dwie głośne strzałki skierowane na elipsę, natknąłem się na pojazd, właściwie statek kosmiczny, znajdujący się na torze kolizyjnym z salą dowodzenia. Wewnątrz pojazdu panowała atmosfera desperacji. Przemieszczając się z powrotem do kompleksu w punkcie kryzysu, stwierdziłem, że urządzenie było stare, a ludność rozważało wyjście na powierzchnię planety. Strzałki w kierunku elipsy nie oznaczały ataku, lecz nieudaną próbę lądowania. Nie było żadnego poczucia wrogości. Katastrofa miała miejsce na górze lub w pobliżu kompleksu. Załoga statku pochodziła z grupy w kompleksie. Punkt katastrofy na wykresie czasu. Za 290 lat. Od teraz, czyli 1994 roku. Od roku 1994. To moment wyjścia mieszkańców sanktuarium na powierzchnię planety. Skupiłem się na misji statku przed próbą lądowania. Stwierdzam, że członkowie załogi zajmowali się obserwacją stanu biosfery planety. Z orbitalnego ataku statku dokonywali pomiarów warunków powierzchniowych, odczytów atmosferycznych, poziomu napromieniowania i czystości wody. Niewiarygodnie Kraksań zniszczyła kompleksy w poważnym stopniu. Przemieszczając się nieco w czasie do przodu, zauważyłem, że kompleks został niezmieniony, a mieszkańcy zajęci byli zwykłymi codziennymi sprawami. Komentarz. Sesja ta miała dla mnie ogromne znaczenie. Pół godziny później odpoczywałem na łóżku, będąc jeszcze w stanie lekkiej bilokacji. Miałem wrażenie, że Marsjanie i szarzy nauczą nas, jak przeterować pod ziemią. Ale faktycznie żyć pod ziemią będziemy z Marsjanami. Implikacje tej sesji, jeśli chodzi o mój pogląd na ewolucję ludzkości, były ogromne. Wydaje się, że naprawdę zmierzamy ku ciężkim czasom, wykorzystując metodę projektów SER. Mogę oszacować, że punkt A na linii czasu nastąpi za około 72 lata. Oznaczałoby to, że około roku 2065 sytuacja pogorszy się do tego stopnia, że konieczne okaże się zbudowanie sanktuarium. W kolejnym stuleciu nastąpi seria katastrof. Jedna po drugiej. Do 2150 po roku zapanuje chaos. Nie wiem, co ostatecznie zmniejszy liczbę ludności. Najpewniej wojna, choroby i głód. Ale wydaje się jasne, że populacja ludzka nie utrzyma się na swoim obecnym wysokim poziomie. Za 300 lat ludzie ponownie pojawią się na powierzchni Ziemi, żeby rozpocząć odbudowę biosfery. Niektórzy teleobserwatorzy widzieli szary biologicznych, jak zbierali dużą, być może kompletną kolekcję próbek biologicznych z całej planety. Mogę się jedynie domyślać, mieć nadzieję, że materiał ten zostanie wykorzystany do wskrzeszenia życia na całym globie. Ciekawe, czy długi okres życia pod ziemią przyzwyczai ludzi do tego typu środowiska mieszkalnego. Robert Monroe donosi, że podczas jednej ze swoich wędrówek poza ciało widział ludzi, a dotyczy to okresu za 1000 lat, czyli rok 3994, nie mieszkających na powierzchni Ziemi. Monroe 1994-1985. Według relacji Monroe mieszkali oni pod ziemią, odwiedzając regularnie powierzchnię, gdzie istniało pierwotne, naturalne środowisko życia. W tej chwili nie wiem, na ile okaże się to prawdą. Nie przeprowadzałem jeszcze tyle obserwacji w tak odległym czasie. To smutne, że ludzie będą musieli zapłacić taką cenę, zanim nauczą się cenić inne formy życia. Nie zrozumcie mnie źle. Jestem w pełni świadomy faktu, że ludzie są mocno zaniepokojeni sposobem traktowania środowiska. Niektórzy próbują aktywnie wpływać na bieg naszych spraw, żeby uniknąć
żeby uniknąć przyszłości, która, jak intuicyjnie czują, nieuchronnie się zbliża. Ale takich wrażliwych ludzi jest niewielu, a jej wysiłki nie są wystarczające, zważywszy na zasięg zjawiska. Naprawdę nie widzę nic, co mogłoby zmienić nieszczęsną wizję naszej bliskiej przyszłości. Wydaje się, że ciężkie doświadczenia są przeznaczeniem naszej rasy, że jest ona skazana na zniszczenie swego świata, po to, by zrozumieć jego wartość. Cudownie będzie doczekać dnia, kiedy ludzie zapomną o chciwości i wargach w imię egoizmu, a zaczną poszukiwać innego sensu życia, który połączy nas z resztą stworzenia. Moment ten zwiastować będzie jaśniejszą przyszłość naszego gatunku. Z pewnością nie ominie nas cierpienie, ale zmiana zbiorowej świadomości, jaka się dzięki temu dokona, doprowadzi nas do lepszej egzystencji, wypełnionej sensem istnienia wszelkiego życia. Przynajmniej taką